Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Nieznane Artefakty, jeśli chodzi o PC. Dziś coś takiego wpadło mi w dłonie. Komputer nieznany. Nie wiem, czy działa. Wygląda na jakiś stary antyk. Tutaj możemy zobaczyć, ma jakąś kartę graficzną, jakaś sieciówka, jakieś bliżej nieokreślone coś. I co to jest? Tuner telewizyjny. Posiada tuner telewizyjny, więc może to być ciekawe urządzenie. Dysk twardy, flop, brak podłączenia, brak napędu. Także nie wiem, co to jest, ale wypadałoby się chociaż przekonać, czy to jest w ogóle sprawne. Więc zaraz będę próbował to podłączyć. Zobaczymy, czy się odezwie. Chociaż jakaś grafika już tutaj z cyfrowym. A może będzie coś z tego ciekawego. Zobaczę, także podłączam i będziemy odpalać, sprawdzać, czy to w ogóle działa. Jest tutaj złącze, z tego co widzę, ma USB, nie mam innej klawiatury, więc już tylko niestety mogę wsadzić klawiaturę USB. Klawiatura najprostsza, jakaś takie dziadostwo, ale to jest nieistotne w tej chwili. Słuchajcie, no to co? Trzeba by go było odpalić. Przycisk power. No i jedziemy. Sprzęt zastartował. Jest obraz. Nic się nie dzieje. Jest obraz. Celeron 1,3 GHz, 400 MB RAM-u, dysk twardy Maxtor. Coś się dzieje. Ale jaja, jest na nim Windows XP. Ciekawe jaki dysk. 40 chyba. Z tego co tam się przekonałem, znaczy zobaczyłem. Myszy nie mamy. Zapraszamy. No i jest Windows XP. Co się będzie działo? Czy coś w ogóle tutaj jest zainstalowane? Przydałoby się jeszcze jakąś myszkę podłączyć, żeby zobaczyć, czy to w ogóle śmiga. Także ja jeszcze skoczę po myszkę. Poczekajcie chwilkę. Znalazłem jakąś mysz Optimusa. Żeby było śmieszniej, klawiatury nie mam, ale mam tutaj na PS2, także spróbujemy to podłączyć. Mysz podłączona. Na razie nic się nie dzieje, ale może wystartuje. Komputer może być zagrożony. No. Myszka się świeci, ale jej nie znalazł. Nie wiem, co jest grane. No może musi chwilę czasu potrwać to, żeby nie znalazł myszy. Spróbuję zrobić inaczej, ale numer. No niby zrobimy inaczej, uruchomimy to coś ponownie, może wtedy i to jeszcze polski Windows, patrzcie jaki numer, może zastartuje jak zresetuje ten komputer, chociaż myślę, że MixPad powinien sobie wykryć sterowniki. No zobaczymy, co jest grane dalej. No działa. 2002 rok, wersja płyty. 2002, już ja wiem, czy to taki stary, no nieważne, ale chciałbym zobaczyć, co jest na dysku, jak to będzie śmigało na tym dysku, ale komputer całkowicie fajnie chodzi. Może się okaże, że teraz jak myszka, no i myszka teraz chodzi, widzicie, myszka się odpaliła,
komputer może być zagrożony, super. Cieszę się, że może być zagrożony. Jestem ciekawy, co tu jest w ogóle grane. Odpalamy mój komputer, ale coś to. O, skoczyło. 40 dysk. Brawo. Ale nic tu na tym nie ma. Nic tu na tym nie ma. Właściwości. Ustawienia. Radeon 9200 Pro Family. Czyli Radeon jest 9200. Na tym czymś. Zobaczymy na panelu sterowania. Co tu w ogóle jest grane. No zobaczmy ten nieszczęsny system. Zobaczmy sprzęt. Zobaczmy menadżera urządzeń. Kontroler multimediów wideo, Radeon 200, no to kartę mamy, PCMCIA, jest slot na tą kartę, aha, czyli to jest to, słuchajcie, to jest to, to jest to, tutaj coś jeszcze jest, aha, to mówiłem, że sieciówka, no widzicie, to jest tutaj nawet taki numer. Procesor Celeron 1.3, no fajnie, jakiś archaiczny, tylko kontroler multimediów. Wydaje mi się, przepraszam, że to będzie ten tuner, że on jest, nie ma sterowników, on jest niezainstalowany i że to będzie chodziło o to. No i co? No i Celeron 1.3. Poprzednio tam robiłem filmik, miałem Celerona 750, nie Celerona, przepraszam, AMD-ka 750, a tu mi wpadł Celeron 1.3, wszystko fajnie, trzeba by było podłączyć jakiś napęd, podłączyć, żeby zagrać jakąś gierkę, no i czad. Co ja z tym zrobię, nie mam pojęcia. Bo już niestety jest tego tyle, że tych pecetów, że ja już trzymam teraz tylko te takie najstarsze, a no resztę niestety wymieniam się albo dam komuś, jak ktoś zbiera. Ale proszę, no jest Celeron 1.3. Myślałem, że będzie trup, a tu wszystko pięknie, ładnie działa. No jest syf w środku. Jest brudny, ale jeszcze stare mocowania. No karta 9200. Do jakiejś starej gierki. Już co prawda mam całą szufladę tych gier. Znaczy Boże, tych kart graficznych starych. No ale jak to mówią, podobno od przybytku głowa nie boli. I niech sobie leży i jeść się temu je daje. No także spróbuję się dowiedzieć, co to za tuner telewizyjny, bo on tutaj widać ewidentnie, że nie ma sterowników. To będzie to. Właściwości. No, nie ma tutaj zainstalowanego urządzenia, znaczy sterownika do urządzenia, ale to będzie najprawdopodobniej ten tuner telewizyjny. No dobra. Czyli po takim krótkim wstępie, takim krótkim filmiku, jak już wiem, co to jest, spróbuję się dowiedzieć o tym coś na temat tego tunera telewizyjnego. No i w zasadzie nie wiem, co ja z tym zrobię, do czego ja to wykorzystam, no ale, ale jak jest, co prawda jutro u mnie gabaryty zabierają, więc może... No nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie na tą chwilę to tyle. Mam jeszcze jeden taki fajny filmik przygotowany w planach o nagraniu z pecetem, ale to już inny temat. Ja na tą chwilę obecną się z Wami żegnam. No i trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.